No hej, siemano wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam was w kolejnym odcinku z serii Deluxe Ski Jump 4 Mistrzostwa Ekstraklasy. No i ruszamy. Kolejna tura. Odsłona, można powiedzieć, tej jakże ciekawej serii, którą o dziwo chcecie oglądać, więc się dziwię. No ale dopóki wam się nie znudzi, ja to będę prowadził. Maciej Sadlock rozpoczyna pierwszą serię konkursową. No i jak Maciej rozpocznie? Kiepsko rozpoczął. Bardzo krótki skok, 75 metra. Mamy bardzo mało skoczni. Villa HS98. No i Serder Serderow jako drugi reprezentant Rosji. No i to już będzie chyba lepszy skok. Tak jest, Serderow o wiele dalej. 93 tym razem. No i kolejny na liście jest Kornel Kordas. To jest reprezentant Polski. No i zobaczmy. No, nie wyglądało to obiecująco już na progu. Jest kiepski skok niestety. Drugie miejsce co prawda jest, no ale trzech dopiero skakało. A już czeka Łukasz Wolsztyński kolejny. No i zobaczymy, jak Łukasz wpisze się na tej igielicie, można powiedzieć. No nie jest solidnie, jest drugie miejsce, dosyć spora strata do Serdera Serderowa. No i kolejny jest Tomasz Mokwa, chyba właśnie kibicom Ekstraklasy dobrze znany już Mokwa, on już bardzo długa gra w Ekstraklasie, no ale jak widać w skokach nie powinien się brać za skoki, bo nie radzi sobie totalnie. No i Tomisław Wozić. Pierwszy Chorwat dzisiaj w stawce. Nie wiem, czy nie jedyny nawet. No i na razie nikt nie może tego Serderowa zepchnąć. Prowadzi przed Boziciem i Wolsztyńskim Łukaszem. No i Martin Prybula, Słowak. Czyżby on miał być tym, który zepchnie? Oj, chyba nie, bo nie wygląda na to, żeby ktoś się zaparczywie rzucał na to prowadzenie. Piąte miejsce dla Prybuli razem z Kordasem. No i Jakub Labojko z ósmym numerem startowym. Jestem ciekaw, jak on się spisze. Labojko, króciutko niestety i on zawodzi. Czwarte miejsce. Pierwsza trójka niezmiennie. No i Bodwar Bodwarsson. Pierwszy reprezentant Islandii. No i tu będzie daleko chyba. No i chyba ktoś zmieni w końcu. Na miejscu pierwszym, jak on miał, Serderowa, bo Bodwarsson 2,5 punktu przewagi właśnie na Serderowem, ale reszta jest daleko, bardzo daleko. No i Alan Czerwiński. Też psuje swój skok Alan. Bardzo daleko będzie, szóste miejsce tym razem. No i Edgy Maulana Vikri, Indonezja. Jest szansa na to, żeby taki kraj był w skokach, chyba wątpię. No ale w piłce też by się nie wydawało, że nie powinien być. A tutaj teraz czwarte miejsce Vikriego. Może będzie się jeszcze biło podium. No się wszystko może okazać, zależy czy jeszcze ktoś z tej szesnastki tutaj skoczy. No już nie szesnastki, bo zostało ich tylko paru. Blanik na miejsce trzecie skakuje z 92,5 metra. Zmienia Bozicia, ale pierwsza dwójka niezmiennie. No i Christian McCama, Wielka Brytania, albo Anglia bardziej. McCama, daleko, oj, tutaj zrobi się ciasno zaraz w tej pierwszej trójce. No nawet Blanik tu jeszcze może walczyć w drugiej serii. No i Adam Chlousek, zobaczmy jak sobie w trzech tutaj poradzi. Kiepsko. Dołączy do innych, którzy sobie nie poradzili. Dziewiąte miejsce. Dachlowska. No i jeszcze została dwójka. Piotr Tomasik najpierw. Dobrze znany chyba kibicom bardziej Jagiellonii Białystok niż obecnie Lecha Poznań, więc no. Piotr Tomasik daleko, brawo. I nawet obejmie prowadzenie, proszę bardzo. 128,5 nota. Piotr Tomasik na prowadzeniu. No i został ostatni Igor Lasicki. Zobaczymy, jak sobie ostatni
zawodnik poradzi, też będzie chyba daleko. Tak wyglądało po wyjściu z progu, jest bardzo daleko. Jest drugie miejsce Igora Lasickiego, więc pozmieniało się to nagle pod koniec. No i walka o podium będzie nabierała naprawdę dużych szans dla wszystkich zawodników. Prowadzi Piotr Tomasik, Igor Lasicki drugi, ale to tylko pół punktu przewagi. Bodwarsson trzeci, Makhama czwarty, Serderow piąty, to taka czołówka. No i jeszcze możemy Dawida Blanika do tego doliczyć. Na ostatnich miejscach Korda, Sprybula i Maciej Sadlock. Popatrzmy na drugą serię, właśnie zaczyna Maciej Sadlock. Ten, który zaczynał, ten kończy. Taka jest reguła. No i Maciej Sadlock, widać, że skoki to nie są w jego genach, nie ma nic. 89 metrów poprawił się, no ale sam styl pozostawia wiele do życzenia. Cornel Kordas. Kordas, oj, będzie od razu dalej. Pięknie daleko, no może długo na tym pierwszym miejscu zostać. Bo świetne noty, daleki skok. No i Martin Pribula będzie musiał z tym zawalczyć. Czy jest w stanie? To się zaraz okaże. Nie jest w stanie, chyba jeszcze z Sadlockiem przegra do tego. O dziwo, tak, trzecie miejsce. Sadlock ma notę 188, on 148, więc chyba wszystko jasne. Tomasz Mokwa. No i tu już chyba wyprzedził niestety pana Kordasa. 94,5 starcza w zupełności. No i Alan Czerwiński. Zobaczymy, jak Alan sobie poradzi w drugiej serii, bo też jestem ciekaw. Nie, ten skok nie będzie udany. Chyba już wiedział to od początku. Trzecie miejsce. Wypceda Sadlocka, ale za Mokwą i Kordasem jest. No i jedenasty po pierwszej serii jest Adam Chlousek. Zobaczymy, jak Czech sobie poradzi w drugiej serii. No lepiej na pewno, bo jest 94,5 metra. No i prowadzi z dosyć sporą przewagą nad Tomaszem Mokwą. No i już się szykuje Jakub Labojko, który już sunie po tym zjeździe. Labojko. Ale krócej od Chlouska. Będzie na drugim miejscu. Przegrywał właśnie z Chlouskiem. No i kolejny Łukasz Wolsztyński. Dziewiąte miejsce. Jeszcze sporo przed nami. Ale Wolsztyński psuje. No i jego też żegnamy z tej czołówki. Pierwsza trójka Chlousek, Labojko, Mokwa. Tak wygląda ta pierwsza trójka. No i Edgy Mowlana Wikri. Właśnie Indonezja. Oj nie. Zepsuł drugi skok, więc chyba jednak skoki nie dla jego kraju jest. Nie dla jego kraju, więc szóste miejsce. Tuż przed Sadlockiem. No i Tomisław Bozić. Ale tutaj chyba lekko spóźniony skok. 94,5 mimo wszystko starcza na prowadzenie przed Chlouskiem. Dawid Blanik. No teraz walka już się zaczyna o podium. Tak naprawdę. Ale Blanik już odpada z tej walki. Krótko, bardzo krótko. No i musi się pocieszyć tym, że dopiero szóste miejsce dzisiaj. Bozić coraz bliżej podium. Zobaczymy. Serder Serderow. Rusek, Rosjanin. O, ale on odpada też. Więc Serderow również nie... Nie spisał się dobrze. Bozić na prowadzeniu. No i Christian Makhama. Oj, też pośpieszył się z wyjściem z progu. No i kiepsko to wygląda. Drugie miejsce mimo wszystko jest. No i Bodwarsson. Zobaczymy, jak reprezentant Islandii się tutaj spisze. Oj, w drugiej serii go nie ma w ogóle. No i takim stopniem Tomislav Bozić już się na podium znalazł. Została tylko dwójka Polaków. Igor Lasicki pierwszy. Kto na jakim stopniu stanie? Teraz to tylko o to. Igor Lasicki obejmie prowadzenie. 94,5 metra. Taki sam skok jak w pierwszej serii. No i został ostatni. Piotr Tomasik. I wszystko będziemy wiedzieć na ten temat. Kto wygra, kto stanie na podium. Piotr Tomasik.
Tomasik będzie chyba na drugim miejscu. Jest na drugim miejscu Tomasik, więc tak to dzisiaj wygląda. Wygrywa Igor Lasicki, Piotr Tomasik drugi, trzeci Tomislav Bozić. Tak się przedstawia pierwsza trójka. Więc kto tak naprawdę stanął po podium? Igor Lasicki to chyba był Wisła Płock, wygrywa dzisiaj. Na drugim miejscu będzie Lech Poznań z Piotrem Tomasikiem. Na trzecim miejscu stanął nam Bozić, a on jest z kraju dokładnie, żeby nie mówić, Tomislav Bozić, Miedź Legnica, proszę bardzo. Więc tak się przedstawia podium, no ale w tym momencie ja się z wami żegnam. Trzecia tura zaliczona, niedługo będziemy się widzieć w czwartej turze. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, no i hej.